Cenzura trwa. Proszę Państwa, właśnie zostałem zablokowany chyba przez jednego z członków PO. Na profilu Porozmawiajmy O. Ten profil jest zaproszeniem dla mieszkańców miasta Konin, wysłanym przez posła Tomasza Nowaka. Proponuję, żeby na tym profilu mówić o tym, co nas nurtuje. Parę moich nagrań zostało tam umieszczone i zostałem oczywiście zablokowany. Cenzura. Panie pośle, bardzo nieładnie. Jeśli może pan wpłynąć na swoich pracowników, tudzież wolontariuszy, którzy prowadzą właśnie ten profil, bo nie podejrzewam, że pan to robi, to proszę o odblokowanie mojej osoby, żebym mógł nadal komentować. Nikogo nie obraziłem, jedynie fakty, które są do udowodnienia, przedstawiałem. Jeśli tak mamy reprezentować ten region, to ja panu już dziękuję i w najbliższych wyborach nie zagłosuję na pana. Gwarantuję. Nie podoba mi się takie postępowanie i jeśli w ten sposób mamy to czynić, to dziękuję bardzo, ale nie tędy droga, nie polecam nikomu i właśnie za chwileczkę będzie opublikowany mój apel, żeby protestować przeciwko cenzurowaniu, przeciwko blokowaniu jakichkolwiek wypowiedzi, które właśnie rzutują. I tutaj, jeśli chodzi o pracę naszych posłów konińskich, przedstawiają te fakty, co jest czym, co jest prawdą i tak dalej. Panie pośle, panie Tomaszu Nowaku, bardzo proszę o interwencję. Nie tędy droga. Cenzura powinna skończyć się w 1989 roku. Ja rozumiem, że być może panu się to nie podoba, ale żyjemy w wolnym kraju, prawdopodobnie. Bo to, co pan uczynił, tudzież pana osoby, współpracujące osoby z panem, to bardzo nieładnie. Dziękuję bardzo i liczę, że pan zainterweniuje w tej sprawie. A do mieszkańców zapraszam na profil facebookowy Porozmawiajmy O. I przyjrzyjcie się dokładnie, wyraźcie swoją własną opinię, co o tym wszystkim myślicie. Czy cenzura to wskazane taki proceder, który bardzo często właśnie w Koninie pojawia się na co niektórych profilach. Wyższa Szkoła Zawodowa też mnie zablokowała. Tylko dlatego, że napisałem, iż alternatywną szkołą dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej jest szkoła Asbiro. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.